Tu jest 4 stycznia 2014 roku. Operacja Hamburgery kontra Eurokołchoz. To się przybudził. No. Trzymawego snu. A ona jest. Ja do niego wiem, co robisz. Ej ty, koleżko. Koleżko. Tak ty. Ci nie wyglądasz. Tak, kurwa, niespodzianka. Tutaj nie widać, ale on ma zielony szalik. Ten sam dzień, kurwa. Moje dynamice. Gdzie idziemy? Idziemy do jakiejś kurwa warnicy. Co tam robią? Zrób cukier. Największa cukierniczka na Pomorzu. Tam robią cukier. Proszę Państwa, nie wiadomo, jesteśmy za Dobrzanami. Praktycznie za Stargardem. A tam jest największa cukrownia w Polsce. Proszę Państwa. Tam robią cukier! Nie, bo teraz trzeba mówić inaczej. Ci po ścianie na literę D. Druga sypawka. Myślałem, że drugie gówno. A teraz chodzi po ścianie na literę T. Tomek. Trapająk. A panie kolej, ej ty, no. Czego chcesz? Ej, ale to ja tu stoję. Czego chcesz, debilu? Mów mi. Kurwa! Te! Co to za czapka? Co to za czapka? A może dużo łapie. Ja pierdolę. A tamta czapka była za mała. Będziesz zdradzał naszą pozycję teraz. Ale nie, to dobrze, bo ja będę medykiem, to będą wiedzieć, że nie walić. Ja budu. Właśnie będą wiedzieć, żeby walić. Pierdolę, żeby pierwszy. Właśnie. No to szczerze, zgodnie. A nie mogłeś sobie na z prawem międzynarodowym nie wolno strzelać do medyków. Jak nie wolno? Nie wolno. Jak pierwszy co wywalasz dowódcę, strzelca wyborowego, łęczniowca i medyka, tak? Ale medyk nie dopiero jak zacznie strzelać do ciebie. Tak uczą na międzynarodowych stosunkach wojskowych. Ale wiesz, jak sobie piszą. No dobra, ja się nie chcę, nie powiem. Ale przecież jesteś kurwa tym, ja jestem, weterynarzem! Nie jestem weterynarzem, tylko jestem ze sztabu medycznego. Ani... Gdzie jest potwierdzenie, że weterynarz? To nie jest! Leczy. Patrz! Nie! Bojkot, kurwa! Leczek. A jak animals. Leczę konie. Anarchią. Nie, to jest... Może tak być. Fał z mostem. A nie, w sumie jak ty patrzysz... A to nie jest ta węglewnica? A może to jest kąt, kurwa? Wszyscy jesteście pojebani. Węglewnica. Iluminiaci. O, Łukasz od Gwitu jedzie. Mają miasto. To się nazywa wjechać po prostu. Na poważnie. Tyle ludzi. Ej, ty, tym. Na panie obok tych garaży taki kurwa jakiś błoto czy coś. Cześć, siema. Jestem Bartek. Tak. Chciałem powiedzieć. Jestem Bartek. Nie, Patryk. Nic w parku stał, ale chuj z nim. Witam. Cześć. Sypów, chuj to. Cześć. Siema. Ja pierdoluję, bany cały. Dzisiaj szalone strzelanie. Kurna, ile ludzi. Ale musimy się jakieś podzielić. Masz twoją merkę włączoną? Co daj mi zer? Co? No dawaj zer. Dawaj co? Zer to się jeżeli ktoś nie chciał zapłacić, to już nie na tym, jak ona będzie. Proszę. Tu zaznaczę, no kurwa, no słabo widać, ale no. Dobra, chuj, co poradzimy. No, ale najważniejsze, że wiesz, respy to masz zaznaczone tako, nie? Piesek cwany, bo on z tyłu zawsze napierdala. Ja tam z przodu nigdy nie wolę. Tu respy tylko zaznaczę tak, no będziecie widzieć. Nowicki nawigator, może. Ja ci kurwa dam nawigator zaraz. Macieju? Dzięki. Dziękowali. Ile osób patrzą? Na pewno ktoś z radiem. Musimy, dobra, ile nas jest? Jest nas 15, nie? 14?
To chyba czterej wystarczy, co? No my będziemy w zabezpieczeniu zawsze na plecach. No co będziemy, kurwa? Pójdziemy wszyscy razem. Nie, nie możemy pójść wszyscy razem. Będzie John Nutrition? Nie, pies zostaje, bo będzie... Ja mogę iść. A weź, bo... Maciek, Maćka weź. Maciek. Weź Maćka, weź Maćka. Maciek, to jest obserwator z Będożyna, Łukasz. Dobra. A, do mnie nie będziemy. Kto ma baterię, kto ma... Kto ma... Kto ma bronić? Co? No tak, ty to wiadomo, nie? Chciałem z taką świnią chodzić. Ja, dobra, ale to jeszcze wyznaczamy osoby. Kałachy idą zobaczyć, co to za wyrzutnia rakiet tam jest. Dwie osoby tylko. Masz radio? Kto ma radio? Macie radio? Wola się przejść. Masz radio? Masz radio, idziesz, Wolski. Mogę iść. I ma kałacha. Dobra, to... To ustaw na trójkę. Weźcie na trójkę. Możesz musiał wysłać. Ale to jest ten wróg. No, tak się no. Oni mają piątkę ustawiamy. My mamy pewne szczęśliwe. Cross site. Rozbity lądownik. Wygląda na to, że się spóźniliście. Rozbity lądownik został spalony. Jak? Splądrowany. Ja tego nie wpisałem. Jakaś dziwna czcionka. Został splądrowany przez nieznany oddział, który oddalił się do miejsca W1. Waszym zadaniem jest odzyskać pozostałości sprzętu medycznego z lądownika oraz dostarczenie go w celu identyfikacji do punktu lab. Uwaga, przed dostarczeniem sprzętu do lab koniecznie jest zajęcie punktu W2. Nas jest za mało. Zdecydowanie. Ej, może wezwiemy kogoś jeszcze ze dwóch? Może Marcie dojdzie tam. Niech wejdą na ten. No, niech oni uderzą na jakiś punkt, ten W2 na przykład. Niech już idą, no, nie? No. Dobra, zaraz. No, zmienimy scenariusz po prostu. Daj przez radio może im, żeby ten... Dobra, ale to potrzebujemy. Żeby ktoś na W2 zabezpieczył. Pies, słyszysz mnie? Aha, W2. Czekaj, na W1. My jesteśmy tutaj, W2 jest tutaj zaraz za nami, no nie? W2, tak, czyli musimy tam pójść, później zdobyć ten punkt i żeby zidentyfikować to wszystko, idziemy na laboratorium. Czyli tutaj odzyskujemy punkty W1, medykalia, tak? Medykalia, tak, ale... Musimy to zdobyć, musimy mieć wsparcie, żeby później pójść razem na W2 i uderzyć na laboratorium. Uderzyć na W2 i sprawdzić na laboratorium to wszystko. Czyli idziemy na grozę, no nie? Tylko musimy mieć więcej osób, bo w czwórkę nie damy rady. To niech nam podeślą kogoś na crash site'a. Ja muszę wyjść na dwór, żeby nadać, nie? Bo ja nie mogę stąd nadać. Dobrze. To weź powiedz, żeby chociaż ze 3-4 na crash site przysłali, dobra? I że będziemy czekać na nich. Chodzisz tam W1 do ciebie, nie? Dawaj. Łap się linii podobnie. Trzymasz się? Słabo. Lekko, nie jest po linii pojedziesz, a być kozakiem. Ja. Z tego można schodzić. Jak to zrobić? Musisz ją wokół dłoni obowiązać na minę. To będzie bałem w kół. Ja bym sobie po prostu stopień zrobił, nie? Mam jeszcze jeden stopień na nogę i chuj. Tak będzie lepiej. Tak zrobimy. Trzymaj się. Chujowo, bo się kurwa wyładowuje. O, bardzo ładnie, dobrze, kurwa. Powiedzmy, żeby owiązł wokół stopy, a nie wokół ręki. Właśnie, owiązł wokół stopy ten bohater nasz mówi. Nie, my inny patent zrobimy, potrzymaj.
Stachu! Dobra, wejdź. Dobra, próbuj jeszcze wejść, nie? Ty, staj mi na głowie, kurwa. Słyszysz? Staj mi na głowie, dawaj. Nie ty jedną stałą. Chodź, chodź. Też tak chciałem, też mogę pokonać. Nie. Marzeń, lupę. Lupą zaczepiłeś o tę suki. Weź, co masz z lupą? Dawaj, stawaj jeszcze raz. Stawaj śmiało. Lupą zaczepiłem. W las? No już powie jest. Lepa. O, w las. Nie zajebiście. Kierujemy się tam o do W2, a później idziemy na grozny do laboratorium. Sprawdzamy wszystko, oczywiście nie mamy innych informacji, bo wszystkie ma Bartek. Także zajebiście. Dobrze. A jak na W2 by trzeba było otworzyć jakąś kartkę? No? Czyli że jak na W2 by trzeba było otworzyć kartkę? Kartek, ej, Bartek dostał chyba 108 kartek od góry. No, zajebiście. A my nie mamy żadnych. Jest, słyszysz? Ojejku, fuck, idę ci. Jest. Dostanę się nie opłaca strzelać. No, jest to jeszcze wsparcie. Powinien pójść trzy osoby w tym jednym na to. O, 8. Jest. Hej, idziemy? Biedny piecyk. A co to za torba? Bo wszyscy są ciekawi pewnie. Medykamenty tam są. Po co, nie wiem. To. Nie wiem, gdzieś tam. Seba. To ząbek, ząbek, ząbek. Ząbek. Ciebie zabili. Kajca sobie tutaj. Czekaj, gdzie ty się położyć do ciebie? Jak ktoś będzie potrzebował. Ale się nas dostał już. Dostał. Chyba tak, ściągnąłem. A słyszałem, jak kulki od oporządzenia się odbijały. Takie zrobił oporządzenie. A sobie. Dopiero dostał w oporządzenie i później powiedział, że dostał. Po chwili. Wiecie, co wam powiem? Oni by nam cały czas już tutaj atakowali. No, bo snudno. Nie. Bo tam jest po prostu za daleko. Gdzie wygorzy, no? Poszli na respę. Taka jest sytuacja, że dowiedzieliśmy się przed chwilą ze rozmowy telefonicznej, że wszyscy przeciwnicy atakują wieżę, czyli naszą bazę. A my jesteśmy teraz na W2, rozbijamy sobie, kurwa, zajebisty obóz. Tutaj będzie kuchnia, sypialnia, kurwa, dla dziecka. Ale te zasłony mi się nie podobają. Nie podobają ci się, ani też po chuju właśnie. Ale nic, to taki wymogi scenariusza, nie? Mm. Siedzimy tutaj 15 minut i myślę, że te przez te 15 minut przeciwnicy zdążą dowiec, mimo że to są starzy ludzie. To wszystko. Tyle w temacie, proszę państwa. Tyle w temacie. Tak wyglądają zwycięzcy. Tak, to jest. Zaraz zróbmy sobie zdjęcie. Zróbmy sobie zdjęcie na pamiątkę. Ile kulek poszło? O kurwa. Pochwal się, Łukasz, ile poszło? Nie pamiętasz ile, nie? Do 10, do 10. To są największe koksy. To są największe koksy. Z Dobrzan, Stargardu i Węgorzyna. I powiem tak. Zapierdalamy za całą drużynę. I możecie się śmiać po drugiej stronie ekranu. Ale to my jesteśmy trzonem siły, kurwa, hamburgerów. Tyle w temacie, proszę państwa.
Mówił dla was, kurwa, Kasper Daniłowicz. Ale w sumie to co teraz robiliśmy? A, teraz? Rozjebawszy drużynę przeciwnika. I to w pięknym stylu. Laboratorium. Laboratorium, tak jest. Ale teraz musimy iść znowu na W1. I pozdro, kurwa, dla wszystkich świń, co siedziały tylko sobie na wieży. Może, kurwa, jakiś ciężki ostrzał, mieliście, ale jesteście pały, bo, kurwa, nie chodzicie tak jak my. A tutaj poradzić sobie, kurwa, z wiedzy, że się nie wiem.